Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Do grona hodowców, którzy będą mieli gołębia na naszej aukcji podczas wiosennego kiermaszu gołębi, należy kolega Tomasz Rumiński. Tutaj zdjęcie temu gołębiowi kiedyś już zrobiliśmy. On wygląda w ten sposób. Jest to gołąb z 2017 roku. Samczyk z pochodzeniem takim bardzo dobrym. Jakim tym pochodzeniem się może on pochwalić, to powie nam już Tomek. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. No to jest samczyk po mojej tej złotej parze, po 733 i 304. No popatrzmy, zobaczmy, ta złota para tak wygląda. To taki już wydruk zrobiłem sobie wcześniej z tego programu Nasze Hodowle i tu widzimy, jak wygląda ojciec 733, taki ciemny nakrapiany, i nakrapiana też jest mama 304. Także 100% tak. Roland Faber. No, to jest... tu chyba Faber Maczyński jeszcze Faber był. Faber Maczyński tak. Wtedy, tak. Kiedy w spółce byli razem. No i to jest brat tej złotej medalistki. Ona była też pierwszym odcinkiem średniodystansowym, druga siostra była drugim średniodystansowym w Polsce. No ogólnie podstawą mnie dzieci wnuki z tej pary. Nie? No my dużo gołębi poznaliśmy, bo tutaj nawet jak teraz tam popatrzymy, tam zobaczmy wśród tych pucharów, które podejdę, które tutaj są, tu jest taki dyplom. O, dyplom z Bukaresztu z 2016 roku, informujący, że gołąb o numerze 7192, czyli to jest pełna siostra. Pełna siostra. W kategorii Sport H zdobył złoty medal, tak? No, tak. Złoty medal na europejskiej wystawie, piątej europejskiej wystawie gołębi w Bukareszcie, w Rumunii tam. Ale nie to, to nie jest tylko, że ten gołąb, bo tutaj Tomek z tej akurat spary, wszystko tam praktycznie leci. No, dlatego wszystko jest pokrewione, to najlepsze. Zachęcamy do zapoznania się z gołębiami, które Tomek ma na stronie, na tym serwisie Nasze Hodowle tam można zobaczyć, ale też możemy na filmach, kiedy tu byliśmy u Tomka, on je prezentował nam w gołębniku, pokazywał po czym leci i tak naprawdę te akurat rodzina Faber-Maczyński to jest naprawdę coś, co po prostu tutaj wyjątkowo się dobrze tutaj w Toruniu w oddziale 0326. To jest gołąb z listopada, 4 lotka jeszcze mu zostały, cały czas pierzy. I późny samczyk, ale super zbudowany, tutaj ogon w jedno pióro, łamie się w dół, plecy bardzo mocne, mocne, duże, szerokie. Każdy zobaczy go sobie właśnie. Tu zobaczmy, bo tu z dwóch gołębi nakrapianych wyszedł taki trochę niebieski. Tak. Niebieski, to się zdarzało już tobie? No ta, co była druga w średniodystansowych i piątą w Też właśnie, była z tej pary samej, nie? No teraz roczny w tamtym roku, z 16 roku samczyk, też jest niebieski, też ma no z 3 lotów, on miał tam 5 koeficjent. No, także proszę się nie zdziwić, a to jest taka pewność parowania, gdyż Tomasz, ty akurat gołębie trzyma całkowicie zamknięte, one są w boksach. Także, żeby nikogo nie zdziwiło, że on ma niebieską barwę po dwóch nakrapianych. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do wylotu i zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji tego gołębia, najpierw na internecie, a później tam w Galerii Szypulison w Katowicach 14 kwietnia 2018 roku. Zapraszamy, wiosenny kiermasz gołębi. Do zobaczenia i dobry lot.